Słuchowisko Tabu. Tak? No hejka, jak idą przygotowania? Ledwo idą, ale coraz bliżej do brzegu. Halo, słyszycie mnie? Coś mi chyba przerywa. No, faktycznie coś ci przerywa, ale spoko, da się zrozumieć. Ogólnie to ja nie wiem, w co ja mam się ubrać. Już zapomniałam, jak się szykuję na imprezę. Tak dawno mnie na żadnej nie było. Bez kitu. Przecież to już chyba ponad rok minął, odkąd byłyśmy razem na jakiejkolwiek. Ostatnio na jakiej byłam, to bodajże studniówka. No faktycznie, u mnie tak było, że chyba 3 tygodnie po studniówce zamknięto szkołę. Noż, kurde! Nie uwierzycie, co się stało. Ta paletka z Hudy. Kojarzycie, co kupiłam? Wydałam na nią ostatnio 300 zł. Boję się ją podnieść. Mam ale z ciebie cia majda! Boję się nie rozsypały! Okej, dobra, muszę wziąć 3 głębokie wdechy, zanim ją podniosę. Boję się. Mogę w to uwierzyć. No tak, wskazujcie, kto ma pod górkę w życiu, jak zwykle. To pewnie ty! No tak, brawo ja. Moja cudowna paletka z Hudy zniszczona. Oj, już wiem, że choćby, aby zapomnieć o tej tragedii, dzisiaj się upiję. O! Jest! Udało się! Nie zgadniecie! W końcu zrobiłam 2 podobne kreski! Brawo! Ale jestem z siebie dumna! W końcu wyglądam jak siostra, a nie jak jakieś dalekie kuzynki. Paula, ty to umiesz rozbawić! Ja jestem obecnie full git. Skończyłam make-up, tylko teraz najgorsze przede mną. Ubrać się w sukienkę, nie wcierając w nią ani grama make-upu. Ubierz worek na głowę! Co? No kurde, nie słyszałyście o tym? Taki trik z YouTube'a tam był taki, że nakłada się worek na głowę. Nie? Spoko, przetestuję, może akurat się uda. Dobra, mi zostało jeszcze około 20 minut, aby wyglądać jak milion dolarów. No ja już wychodzę z domu na ten nieszczęsny autobus, także spotkamy się na mieście. Możemy spotkać się obok rynku, tam przy tej restauracji zapieczeni. Idealnie, no to do zobaczenia laseczki, jak coś to dzwońcie, ja już wszystko wiem i już lecę. No dobra, to papa. Cześć. Jezu, mam nadzieję, że będą tam jacyś przystojniacy. No ba, ja to mam dzisiaj ochotę się wybawić, jakby jutro miało nie być. Ja bezsprzecznie będę dzisiaj królową parkietu i baru. Trzeba z pompą jakoś zacząć okres wolności, a nie tak jak wcześniej ciągle jakieś lockdowny. Zdecydowanie, Paula. Na pewno pierwszy nasz toast będzie za wolność. Dobra, dobra, musimy teraz zachowywać się normalnie. Trzeba trzymać fason, bo czekają na nas ochroniarze na bramkach. Pamiętajcie, dziewczyny, uśmiechajmy się jak słodkie idiotki, to zawsze na nich działa. Wtedy bezwarunkowo powinni nas wpuścić. Ale spokojnie, Stasia, takich technik cię nie zapomina. Teatr Paula, ten przystojny koleś na ciebie patrzy. Na stówę do ciebie zaraz podejdzie. Nie wiem, wydaje ci chyba, ale faktycznie jest strasznie przystojny. No ja chciałam do niego podbić, ale widzę, że ewidentnie nie mam szans. Patrzy się na ciebie, Paulina, jakby miał cię zaraz tutaj zjeść. Będę musiała się zadowolić kimś innym. Dobra, zanim do niego podejdziesz. Paula, musimy wypić szota na rozluźnienie! Co mi szkodzi, raz się żyje, chodźmy. Jezu, czemu ona nie odbiera? Jeszcze raz. Halo? Hejka! Jak tam po imprezie? Dosyć szybko się zerwałaś. No jakoś tak wyszło. Czekaj, jak ten twój kolega się nazywał? Arek? A nie, dobra, chyba Eryk. A ta zauważyła, że koleś postawił ci drinka. Normalnie z zazdrością zażarła, bo drugiego takiego hojnego już w klubie nie znalazła. U mnie było tragicznie. Mój wybranek Filip okazał się złym wyborem. Jak spożył troszkę więcej alkoholu, to zaczął płakać i w ogóle opowiadać jakieś głupoty. No tragedia normalna. Tak, Eryk, ten drink, Jezu. Ty coś chyba humoru dzisiaj nie masz. Trafił ci się dżentelmen, a ty tak wybrzydzasz? Ja. Kaca chyba masz. Ja. Nie, no ja na przykład mam kaca. I to nie byle jakiego. Cały czas mnie głowa ćmi,
Dodatkowo chyba nigdy nie miałam takiego moralniaka, mówię ci. Niektórzy tracą różne przedmioty, a ja straciłam godność prawie. O, czekaj, Ada prosi o dołączenie do rozmowy. Jezu, laski, było super, ale tak mnie suszy. Ja też uważam, że było genialnie, no u mnie dzisiaj to chyba muszę znowu do sklepu skoczyć po wodę. Ale ogólnie tak dawno tyle nie tańczyłam. Ale jak zwykle, faceci do bani, musiałam się samo bawić. Żadni z nich mężczyźni, ani do tańca, ani do różańca, podchodzą do mnie jakby się mnie bali. Przecież ja nie gryzę, co nie? Ale ty, Paulina, zawsze miałaś farta do facetów. Jeszcze teraz trafił ci się taki skarb. Kiedy ślub, mogę być chrzestną waszych dzieci. W ogóle, to jeśli można spytać Paulinka, to jak spędziliście wieczór? Bo naprawdę szybko zniknęliście. Powiedz nam, jest może romantyczny, a może spacerowaliście brzegiem Wisły i patrzyliście w gwiazdę, a on cię przytulał? No bo co można innego robić z takim przystojniakiem? Nie no, Stasia, teraz to żeś powiedziała. Przecież wiemy, że można z takim przystojniakiem zrobić dużo, ale spokojnie. Paula, nie uważamy cię za taką. Nie martw się. Ja... Co będziemy tu gadać? Chodźmy na kawę. Kawa jest dobra na kaca. Albo... Nie? Nie jasne, wiem. Ja chcę kawę. Tam nam wszystko opowiesz. Jasne, dobrze. Ja nie mogę doczekać się na ploteczki. W sumie kawa to też dobrze mi zrobi. O której? Za pół godziny. Tam, gdzie zawsze? Pasuje? Dobra, no to ja lecę się ogarnąć. Trochę się spóźnię. Nie ma problemu. Będziemy wcześniej. Pa, kochanie! Pa! Tak? Gdzie jesteś? Bo czekamy już z zamówieniem, aby usłyszeć gorące ploteczki. Daj mi ją! Jak zaraz tutaj się nie zjawisz, to osobiście pójdę tam, gdzie teraz jesteś, wezmę cię na barana i tu przyprowadzę. Więc gdzie jest nasza gwiazda? Za pięć minut będę. Jestem przed tym skrzyżowaniem, co jakiś ham potrącił mi kota. My byłyśmy umówione na pół godziny temu, a ty ledwo co z domu wyszłaś? Ten telefon? Tak, gadaj z nią, bo ja nie mam czegoś. Wydajesz się zmartwiona. Jak chcesz, to możesz wrócić do domu. Weźmiemy kawę do ciebie po prostu. Nie, nie trzeba. Już czekam na zielone. To miejsce zawsze kojarzy mi się z Kwiatkiem. Kopie zastąpione. Tak, tak, pamiętam go. Długo jeszcze? Ada się denem... Halo? Paula? Co się dzieje? O co się stało? Halo, jesteś tam? O co ci chodzi? Czemu tak mówisz? Słyszałam coś, jakby wypadek. Nie wiem, co się stało. Trzeba do niej jeszcze raz dzwonić. Wczoraj doszło do wypadku na głównym skrzyżowaniu naszego miasta. Pijany mężczyzna potrącił młodą kobietę. Niestety, dziś rano okazało się, że potrącenie było śmiertelne. Kobieta została poddana sekcji zwłok. Według niepotwierdzonych informacji, na jej ciele znaleziono ślady świadczące o wcześniejszym gwałcie. Na ten moment śledczy nie udzielają więcej informacji. O postępach w śledztwie będziemy Państwa informować na bieżąco. W słuchowisku udział wzięli Karolina Rogacz jako Paulina, Eliza Nowicka jako Ada, Julia Pisowicz jako Stazja.